Malickiego. Myślę, że znany Państwo dziennikarz starożytnych mediów. To będzie osoba, która na co dzień będzie z Państwem się kontaktowała. Merytorycznie dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta prosiłbym Państwa o zwracanie się bezpośrednio do mnie, a kiedy ja nie mogę częściej, zapewne do rzecznika prasowego pana Wojciecha Malickiego. Państwo naprawdę dostaniecie kompetentną, merytoryczną, szybką odpowiedź na każde z Państwa nurtujące zagadnienie. Pragnę Państwu przedstawić swoich najbliższych współpracowników, panią Iwonę Kołek, pierwszą prezydentkę od 1990 roku, przypomnę do chwili obecnej, oczywiście przed 90 rokiem jeden przypadek w historii miasta, była pani w randze wiceprezydenta, była jedna z pań tytularnych. Proszę, Orędziak. Pani Orędziak była wiceprezydentem, panie Boski. Pan Robert wejdzie płynnie z racji swojego wykształcenia w działkę pana prezydenta Stasiaka i myślę, że Wójtowicza, przepraszam. I myślę, że nam się będzie bardzo dobrze w tej mierze współpracowała, więc inwestycje, nadzór. Również Państwo znacie moje zamiłowanie do ludzi mądrych, pięknych i eleganckich. W związku z tym tak naprawdę pan wiceprezydent Jan Wołoski będzie zamiłowany moim pierwszym zastępcą i on na co dzień, kiedy my z panią prezydentką będziemy czynili szereg honorów, które wynikają z codziennej działalności prezydenta miasta, to pan prezydent Jan Wołoski będzie na co dzień musiał zmagać się z materią podejmowanych. Państwo na pewno czytali Echo Dnia, jako że to Echo Dnia najbardziej opisywało tą sytuację. 30 marca został wydany wyrok ostateczny uniewinniający tego roku. Także jest prawomocny. Jestem bez żadnych zarzutów, bez żadnych wyroków. Jeśli chodzi o tak zwane kwestie kadrowe, otóż nie mam problemów kadrowych. Jeśli Państwo byście mnie zapytali, to publicznie mówię i deklaruję długą współpracę z panią sekretarz miasta.